Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na kolejne podsumowanie roku 2014. Tym razem omówimy sobie klawiatury dla graczy. Fajnych klawiatur dla graczy nie brakowało. Były także klawiatury z fenomenalnym podświetleniem, chociażby od Razera, czyli Black Widow Ultimate Chroma, albo klawiatura od firmy Logitech, czyli Logitech G910 Orion Spark. Nie brakowało także klawiatur kosmicznie drogich, właśnie te ostatnie, które teraz podałem, kosztujące około 600 i 750 zł. No kwoty są astronomiczne, natomiast sprzęt naprawdę nieźle zbajerowany. Zapraszam Was teraz na ranking 5 najciekawszych klawiatur dla graczy, które testowałem w roku 2014. Pierwsza klawiatura w rankingu to propozycja firmy Razer. Najnowsza wersja mechanicznej klawiatury Black Widow Ultimate posiada dopisek chroma. Kosztuje nieco ponad 600 zł. Jest to więc jakby nie było sprzęt z najwyższej półki cenowej, ale i jakościowej. Klawiatura, tak jak poprzednie wersje Black Widowa, jest bardzo solidnie wykonana i funkcjonalna. Wyposażono ją w mechaniczne przełączniki Razer Green o bardzo dużej żywotności. Oczywiście klawiatura ta posiada także programowalne klawisze gamingowe, bardzo dobre oprogramowanie Razer Synapse, port USB, wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe oraz najfajniejszą rzecz, czyli konfigurowane podświetlenie chroma, oparte o diody RGB. W praktyce oznacza to tyle, że dosłownie każdy klawisz możemy podświetlić na osobny kolor. Możemy tworzyć także schematy podświetlenia do konkretnych gier lub bawić się ustawieniami domyślnymi proponowanymi przez producenta. Kolejna klawiatura warta uwagi to CM Storm Quickfire Ultimate od firmy Cooler Master. Klawiatura ta kosztuje około 400 zł i oparta jest na przełącznikach Cherry MX wersji Blue albo Red. Posiada podświetlenie, bardzo fajny i prosty kształt, jednocześnie jest solidnie wykonana i niezwykle funkcjonalna. Pomimo dość kompaktowych rozmiarów znajdziemy w niej także klawisze multimedialne. Co jest ciekawostką, klawiatura ma odczepiany kabel w oplocie. Konstrukcja klawiatury została wzmocniona stalową płytką. Pomimo swojej prostoty CM Storm Quickfire Ultimate jest klawiaturą mechaniczną, która na długo utkwiła w mojej pamięci. Oto kolejna klawiatura mechaniczna od CM Storm, natomiast tym razem jest to elitarna konstrukcja CM Storm Mech. Naprawdę duża klawiatura mechaniczna, wyróżniająca się obudową z najwyższej jakości aluminium, świetnym oryginalnym kształtem oraz uchwytem z boku klawiatury. Uzbrojona w przełączniki mechaniczne Cherry MX Blue, posiada ogromną żywotność klawiszy. Posiada również podświetlenie, klawisze multimedialne oraz wszystkie inne rzeczy potrzebne do grania. Klawiatura ma jeszcze kilka ciekawych zalet. Uwaga! Na wyposażeniu znajdziemy dwa porty USB 3.0, wyjście słuchawkowe oraz wejście na mikrofon. Cena klawiatury przekracza co prawda 600 zł, jednak jest to bardzo konkretny sprzęt. Klawiatura, którą teraz widzicie, to propozycja od firmy TTE Sports by Telmaltake. Nosi nazwę Knacker. Kosztuje jakieś 150 zł i jest świetną alternatywą dla klawiatur mechanicznych, ponieważ posiada hybrydowe przełączniki typu plunger, które są z założenia przełącznikami membranowymi, natomiast symulują wciśnięcie przełącznika mechanicznego, mają także większą żywotność niż przełączniki membranowe. Klawiatury używa się naprawdę świetnie i odczucie jest bardzo zbliżone do klawiatur mechanicznych. Mimo swojej niskiej ceny, Knacker jest klawiaturą świetnie wykonaną i funkcjonalną. Nie posiada to prawda podświetlenia, natomiast wyraźna niebieska czcionka w zupełności wystarcza nawet przy niskim oświetleniu. Warto wiedzieć, że tak jak większość konstrukcji mechanicznych, klawiatura ta jest wodoodporna. Ostatnia moja propozycja to nowość na rynku. Klawiatura mechaniczna firmy Rappu model V700. Mamy tutaj do czynienia z pełnowymiarową i solidnie zaprojektowaną klawiaturą. Jest naprawdę wytrzymała i przy okazji ma bardzo fajny design. Co prawda nie posiada podświetlenia, ale wyraźna biała czcionka bardzo dobrze nadaje się także do grania przy niskim oświetleniu. Rappu V700 posiada dobrze zaprojektowane oprogramowanie, a także klawisze multimedialne. Wyposażono ją w przełączniki Kale Yellow, które mają dużą żywotność i reagują bardzo dobrze w czasie grania. Jest to naprawdę solidny kawałek sprzętu. Cena to jakieś 400 zł. W podsumowaniu klawiatur to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!